Hej, cześć, z tej strony Węku, a dziś kolejny odcinek z Need for Speed Worlda. Dzisiaj jest ze mną Matias13 Siema. oraz Oskid.pl. Siema wszyscy. Także dzisiaj was, chłopaki, przepytam trochę z tego, jak długo gracie w Worlda, co się wam w tej grze rzeczywiście podoba, co się wam nie podoba. To co, idziemy, no? No, dobra. To może na początek, Matias, powiedz mi, jak długo już grasz w Worlda? No, powiem ci, że od roku, ale z małą przerwą, około 4 miesięcy. A no, to nieźle, a ty, Oskid? A gram od końca bety, tak naprawdę, tyle, że dostałem, czekaj, raz, dwa bany. Uuu. Oczywiście za multi-shift. No. Niestety, multi-shift to równa się ban, tak? Smutna sprawa, ale powiem ci, że masz bardzo ładną, bardzo ładną Mazdę. A, dzięki wielkie. Na czym się wzorowałeś? Taki drifter Mad Mike, nie wiem, to podobnie ktoś będzie kojarzył. Aha, okej. Okay. Stawię jeszcze pod niego zdjęcie oczywiście. Więc tam potem podaj na PW. Felgi masz też bardzo ładne. Rejsy. Ano. Tak, dopasowane. A miały Matias być alusy, ale... E30, Prestige. Dobra, rozumiem, że na czysto, panowie, tak? Tak, na czysto. Bez powerek, bez startu generalnie też. No zobaczymy, jak to jest, powiedzmy, najszybszy, nie najlepszy. No, najszybszy to będziesz prawdopodobnie ty w tej elitarce, bo masz na ten A4. No w sumie. Chociaż ja w tej elitarce też jestem taki. Ej, to nie jest normalne, RX8 się najszybciej zbiera, co jest? No ja trochę jechałem po zewnętrznej, ponieważ tutaj mnie właśnie kolega Matias przyblokował nieco. A trafiki były również blisko, więc postanowiłem się, że tak powiem, oddalić na pobocze. No nie, wiedziałem. No i jestem już na pierwszej pozycji i jedziemy sobie, jedziemy. Okej, okay, a co ogółem o tej grze sądzicie? O Wordzie. Dobra, Kosiarz daje ci pierwszeństwo. Zacznij, Matias. Ale o czym? Ogólnie o Wordzie, co o niej sądzisz, o tej grze? No, ogólnie to jest fajna gra multi, tylko że trochę jeszcze cheaterzy są, chociaż fala banów była niezła. No, fala banów była niezła, to fakt. Prowadzę na Facebooku jedną z grup. Chociaż mnie też Wordzie. Na jednym koncie, a miałem niezłe furki. No, rozumiem cię. A co ty o tym sądzisz, Oskid? Jakby to powiedzieć. Dodałbym kilka rzeczy. Oczywiście jestem fanatykiem driftu, więc wiadomo, dodałbym drift. No i wolałbym, żeby studio Ghost Games wreszcie się zajęło tą grą, tak jak mają to zrobić. A sam klimat Worlda ci odpowiada, czy raczej coś byś tutaj jeszcze zmienił? Odnośnie na przykład, nie wiem. Sam klimat. Zbanowałbym wszystkich, którzy w ogóle używają programów ingerujących, więc to pierwsza sprawa. Tam drifterów bym jedynie zostawił, bo szczerze mówiąc, ten drift to jest naprawdę wielka frajda. No, nikomu nie szkodzi. Dokładnie, ale takich cheaterów typu, no nie wiem, speed hack i takie pierdoły inne, to bym od razu wywalił. Albo... A klimat Worlda, no, co by o tym powiedzieć. No w sumie nawet fajnie się jeździ, tak? Oczywiście zależy od towarzystwa, które ci wbije do lobby. No, dokładnie. Ostatnio przy tym evencie na 8 przejazdów trasy, która nazywała się, przypomnijcie, bo zapomniałem? Lunar Circuit, Lunar. Dokładnie. W sumie byłem nieco zdziwiony tym, że ludzie byli autentyko bardzo chamscy, co po niektórzy. Ja no, rozumiem, no, zajeżdżali. Każdy chce być pierwszy, rozumiem to, ale czasem to już jest przegięcie. Jakie przepychanki. Jesteście gotowi? No tak, ale jeżeli jedziemy B, to tak. Dalej B. Bez zmian na razie. No dobra. O, moja ulubiona trasa, dzięki. Nie ma sprawy. No nie jest taka zła. Nie, jest kręta, więc mam gigantyczne szanse. Punktów trochę mniej masz, więc dam ci jakieś tam fory na starcie. Nie, no wiesz, dzięki wielkie. Ale malowanie masz naprawdę bardzo, bardzo ładne. No. Nie, ale słuchaj, ja mam tutaj gigantyczne szanse, bo to jest kręta trasa. No i masz jeszcze przyspieszenie niezłe też na starcie. No, ale się okaże. No. Oczywiście proszę bez perfekta, Węku, bo to będzie chamskie. Spoko, nie ma sprawy. Dla ciebie wszystko. Dzięki. Dziwne, czemu Eclipse pali tylko przednie gumy? Okej, nieważne. Bo to auto z przednim napędem.
No teoretycznie z napędem na 4, ale to taki szczegół. Teoretycznie. A w praktyce to wiesz, dwie różne sprawy. Samo jak w jednym z przeglądów bodajże Alfa Romeo się okazało, że w rzeczywistości to auto ma bodajże 6 biegów, a grze ma tylko 5, więc no. Na temat odwzorowania jakiegokolwiek w tej grze się nie będę wyrażał. Tak samo z Datsunem, to znaczy z Nissanem Fair Lady. W no, 240. No w grze trochę go zepsuli, jakby nie patrzeć. Sorry za RAM? Nie, no nie było niczego, było czyściutko. Tutaj właśnie Matias się lekko popchnął. No niestety. Oj. Boże, muszę jeszcze popracować nad jazdą, bo tak... Jakaś kumulacja lagów u mnie. Dziwne. No kurczę. Głupi trafik. Nie, i tak nic nie przebije tego, jak tutaj dzisiaj jeździł, nie? Wiem, widziałem. Oczywiście... Widziałeś live'a? Byłeś na live'ie? Tak, ale byłem taki, lekko mówiąc, przyczajony. Ponieważ niczego nie pisałem, ale było w miarę okej. Oczywiście raz to zapewne Karola. Widziałeś, co ja tam robiłem. tam. Nie, dis na ramerów. Tutaj mi potem powiedział po nagraniu, że nagra ze mną ten teledysk, bo... Bo się nadajesz idealnie, co? Nie, ogólnie nie jestem ramerem, ale tak sobie zrobiłem żarty z niego, bo on zawsze mówi, że nie lubi ramerów, więc zrobiłem takiego trolla, że jestem ramerem. Nie? Normalnie nie jeżdżę, jak nie ramuję nikogo. Chyba, że tam się zdarzy, wiadomo, czasem tknąć, ale to nie jest jakoś chamsko. No, sytuacje losowe, rozumiem. Skoro mówimy o tutaju, to może za chwilę jakieś Lamborghini weźmiemy? Na przykład skoro mówimy o tutaj... Super Lagera? Super Veloce. Super Lagera. A, no tak, dobra. Łapię. Oj, on tego bardzo nie lubi. No cóż. Czekaj. Ja dobrze, robię. Że tego nie masz na nagraniu, co ja przed chwilą zrobiłem. No właśnie żałuję, że tego nie ma na nagraniu, bo coś się tam odbijacie z tyłu. Nie, ja przed chwilą zrobiłem backflipa, więc... O, widzisz? O, sukces, bo był ten skoczek taki i miałem pick-upa i jeszcze jakąś lochę. A to jeszcze mam takie jedno pytanko. Jak długo gra ci dziennie w Worda? Przykładowo. Dziennie, że tak powiem, w tygodniu zero, ale w weekendy gram, no tak 3-4 godziny dziennie. No ja też. No to powiem wam, że wam szczerze mówiąc zazdroszczę, ponieważ mnie ta gra już tak odrzuca, że nie jestem w stanie na to patrzeć dłużej niż pół godziny dziennie. Naprawdę, ja wchodzę raz na ludzki rok, jest jak nie wiem, rotacja, coś tam, coś, że jest nowego, dodanego. Dobra, czekaj, bierzemy Lamborghini, powiadasz, tak? No dobra, Lamborghini. Pamiętam, Lamborghini. Lamborghini. Lamborghini Super Lagera. W ogóle miałem wcześniej Aventadora zrobionego na Super Veloce, nie? Ale no niestety usunąłem spoiler. Murcielago czy Miura? No to jest tak właśnie, ostatnio jechałem z Karolem, tu się okazało, że Lamborghini Murcielago Roadster jest na równi tak samo szybki jak właśnie Super Lagera. Super Veloce, przepraszam. A ja sobie no, sobie bo Roadster to jest tak szczerze wykoksany. Dobra, ja biorę Aszka, więc będę ostatni. No to ja biorę, niestety, nie mam nic lepszego, ale Murcielago, zwykłe. Okej. Ja nie mam nic gorszego, tylko Aventadora, więc... Gotowi? No, powiedzmy. No tak. Pora tak zobaczyć wyścig z ostatniego miejsca, jak będzie przebiegał. Ty weź, Aventadora nie skręca. A ja nie lubię, tak jak Karol. Ja nie lubię tego skrętu w Aventadorze, a Karol uwielbia, nie? No lekko pływa, tak samo jak Reventon, tylko że Reventon jednak jest trochę bardziej ciężki. No właśnie. Nie widzę osoby numer 3 w naszym lobby. Nie wiem, czy to jakiś bug, czy... Bug, bo wszyscy są u mnie. No, ładne ten, Valentino Balboni. No to jest oryginał z Achievementa, tylko właśnie inny lakier ułożony. Ja i tak wolę starszy Gallardo. Czekaj, Gallardo, przepraszam. To nie jest Gallardo. No to wiem, zobaczymy, który Lamborghini wygra. Tak. Na pewno... Gdyby tu nie było tyle zakrętów, to bym ja wygrał, ale no, niestety. Obstawiam, że i tak masz bardzo duże szanse ze mną.
Zobaczysz, jak ja tym jeżdżę. To się przekonasz, że jednak nie ma. Wow! Bandy tak blisko. A właściwie to ściany, bo to przecież miasto, a nie park wyścigowy. Co jest? Nic. Co on tam zrobił? No ja właśnie nie wiem. Disney trafiki? W trafika właśnie przejeżdżałem. Spodziewałem się tego. Zrób potem Disney trafiki, nie? Na taksówki. Nie, no wiesz, ja nie jestem z takich. No i widzisz, ciśniesz mnie prawie, że... Prawie, że... 324, 5, 6... A nie, nie było 6. No ja 6. 320. Wow! 269. 333 było teraz na chwilę. A, pojechałeś dłuższą. Ajajajajajajaj. A? 300 jest. No, jesteś pierwszy nie, i kurde, nar. Głupi trafik. Nara. Użyłbym sobie nitro, ale cóż, jak mówiłem, czyścimy sobie krzyżyki. Tak. Więc power oj, nie oj, ma. Oj, oj, oj. Chciałem nie strącić tego czegoś. No ja też. Chciałem nie strącić tego czegoś, nie? No ja też, i mi się udało, widzisz. No nie, ja za bardzo skręciłem. I jednak jestem pierwszy, proszę bardzo. No dobra, zobaczymy. A nie, już cię nie dogonię, bo to już końcówka. No. Jakby tu była jeszcze prawo. Prosta, to... Jakby tu jeszcze była dłuższa prosta, to bym cię doszedł, ale nie. Jak te auto skacze, masakra. Ty, weź, ja cię prawie doszedłem. Ha, prawie. No właśnie, prawie. O kurcze, co tu się dzieje? Nienawidzę... Co tu się dzieje? Fajny no motyw, właśnie. Że dałeś to... włoską flagę. A no tak. No, tak. Trochę nierówna tak z tyłu, ale... Przez tego... Aj, wyrzucił mnie. Nie wierzę. No już specjalnie. Ktoś z was coś ciekawego mu się wyjebał, bo dostałem teraz informację o tym. Zobaczymy. Na pewno nie jestem to ja, bo mam tylko dwa jabłka w lagutówce, więc... ja. Trzygwiazdkowy mod. Ucieczka. No to gratulacje. Ja chyba jakąś część dwugwiazdkową, ale to... No to teraz w sumie chodźcie tak, przejdziemy się tak o, po prostu po miasteczku. Czekam. To czekaj, ja startem. Wezmę coś słabszego. Ja wezmę jakiś słabszy samochód, żeby tak nie było za szybko. To ja sobie wezmę moją BMW. Czekaj, Corolla GTS z Monstera? Może być? No wiesz, wiesz jak chcesz. A ja sobie wezmę... Wersja Speed Hunters tylko przemalowana, nie? A ja sobie wezmę Golfa. Dobra, biorę Mad Mike'a, nie ma. Chociaż nie. A teraz... Teraz szpan, że ma więcej samochodów niż potrzebuje, nie? Czekaj, gdzie ty stoisz, Węku, bo cię nie widzę. Przed startem, ja już cię widzę. O, dobra. Czekajcie chwilę. O, to fajne malowanie masz. No, mam power. Gdzież nasz golfiarz się podział? Jednak golfem nie jadę. Uuu, zmienił zdanie. Ma za dużo czekajcie. Samochodów. Wariat. Tepnąć. Ja mam 10 i mi wystarcza. Ej, ale my stoimy przed 140 coś. Ej, dzięki, wiesz. O. No nie, serio, Nismo. A masz Nismo? Ej, Nismo na tego, na Conora. No, Nismo. Okej, okay, to jedziemy ej. Sobie tego. A to prowadź. Teraz tak w sumie jeszcze raz dopytam może o szczegóły. Oskid, gdybyś miał tę grę ocenić, to ile by się dało ogółem? Za grafikę, za grywalność, za samą opcję multiplayera i jeszcze jakieś tam patenty. Na przykład samochody. Może wyjdę na... Może wyjdę na dziwaka, ale dałbym tej grze naprawdę takie solidne 8 na 10. Ale tylko ze względu na to, że no studio, tam czytajcie Quicklime, no nie zajmuje się tą grą. I no naprawdę, gdyby się zajmowali, dałbym tyle. No rozumiem, a co ty o tym sądzisz? Matias? No z grafikę to bym dało tak 6 na 10, tak powiem. Multi... No, w prawo teraz. Też tak przesadzał, ale... 8 tak, na 10... W prawo teraz. Pozdrawiamy. Spoko, zaraz was dojdę. No ogólnie samochody też są fajne, tylko trochę za mało marek jest. Na wprost no, pojechaliście? Tak. Tak, tutaj. Już na tego nie widzisz. Jak ja mam być szczery, to generalnie rzecz biorąc, grafika w tej grze jak dla mnie jest super, ponieważ autentycznie, jeżeli gram sobie w innej grze tylko jakiś, nie wiem, miesiąc czy coś, jak ja mam taką dłuższą onwarda przerwę, to potem wraca mi taki
taka fascynacja taką chwilą. Wow, jaka tutaj jest ładna grafika. Bierzemy Dodge'a zawsze albo Koziego, jakieś auta, bierzemy sobie ciekawe. Jakaś tam sesja zdjęciowa leci po kolei, myk, myk. No, akurat to ci muszę przyznać, że grafikę zrobili całkiem, całkiem. Teraz w prawo jedziemy. Nawet grywalność ogółem, ta gra mi się już nudzi. Tutaj nie ma niczego nowego. Tryby są takie same od samego początku. No właśnie, jest to złe. Mało innowacji. Naprawdę bardzo mało. Mogę powiedzieć tak, chociażby jedną markę samochodu, nową. Na przykład, nie wiem, Ferrari czy coś. No, ale to akurat już jest sprawa licencji, która kosztuje dokładnie. Dosyć kosztuje. Trochę mnie to dziwi, bo jakby nie patrzeć w Rival, się teraz mają znowu teraz Ferrari, więc coś tutaj chyba jednak jest nie tak. No dobra, ale że ci jeszcze tak dołożę, co by dodać do tej gry, bo tam na początku pytałeś. No. Przyszło mi do głowy to, żeby wróciły tiery samochodów. O tak, trzeci tier właśnie moje BMW tam było największym samochodem w całej grze, więc no było... No ciekawie, ogółem levele też mi się cholernie podobały, a nie teraz jak jest, te całe osiągnięcia czy tam umiejętności kierowcy przyznawane do poziomu. Ale no też. Dawniej, gdy miałeś 15 poziom, nie miałeś żadnej szansy z tobą, który miał 50 poziom. Wyjby sobie to z głowy, nieważne jakie miałeś auto, lepsze od niego czy też nie. Bo tam były jakieś tam moc nitro, szybkość plus ileś tam procent. Było coś dobrego. No, takie premie były ciągle dosyć. Prosto. A, tak. Trollololo, ty weź jeździ tak bardziej środkiem, bo tak miałem zawahanie, nie? Czy wiesz, że teraz tak jadę, tak w sumie trochę z tyłu spojrzę, trochę z przodu spojrzę. Super, piszą mi, że mam wbijać na tego, na TSA oczywiście, bo tak nie wiedzą, że nagrywam. No to zawijamy ale... powoli, co? Nie, no spoko, wiesz. Ja mam tam do... No dobra, wiesz, już mam 4 minuty. Tutaj w lewo teraz. Nie uderzyłem. Nie, w ogóle. Jestem z siebie dumny. No nie, uderzyłem, naprawdę. No także panowie, dzięki za to, że byliście na tym odcinku. Dzięki za wasze opinie ogólne. Także Oski, ty dajesz 8 na 10, tak? W tej grze. Matias, ty dajesz tak imię? Mniej więcej. Słucham? Jak tą grę oceniasz? Skala 1-10. No grę, no to 8 na 10. 2 razy 8 na 10, i żeby te teraz zrównoważyły, to ja dam takie mocne 7,5, ponieważ grafika mi się podoba, muzyka to tak trochę przywykłem i tak w sumie na dupę nie urywa, bądźmy szczerzy. Samochody nie są złe, aczkolwiek czasem wkurza mnie to, że autorzy tej gry poszli na łatwiznę z detalami, malując sobie na przykład ostatnio jakieś auto, nie pamiętam jakie to było właśnie auto, miałem dylemat odnośnie naklejek. Nakładam sobie naklejkę na drzwi, a ona jest na zderzaku. Taki what the hell. I to było Audi RS4 bodajże. Ona ma w ogóle całe auto jest zbugowane, o tak może powiem. To tak samo jak ze 100 elementem. Tak samo w sumie jak ostatnio miałem zajawkę na to, dlaczego fabryczny Super B jest droższy od Molocha przy sprzedaży. Serio? To było coś dziwnego. Dalej tak jest? Zobacz sobie tak na mam to na tym, na odcinku z openingu kart. A, spoko. No także dzięki, że byliście, za wasz czas oczywiście również dziękuję, za wasze opinie. No i myślę, że powoli możemy to dopiąć do końca, więc no, trzymajcie się. No. Dobra, do zobaczenia, cześć. No, cześć.